No to lecimy z koksem w takim razie dalej. Przechodzimy przez te drzwi. Co to za sekwencja? Ha, pamiętam tę sekwencję, wiem co tutaj będzie. Wejdźmy tutaj. A kurde ty, gościu. No, nara grzybie z dziurami. Elegancko. Dawaj. No, kurde, myślałem, że coś z siebie dasz, ale ty jednak z siebie nie dałeś nic. Więc no, za wiele od ciebie nie musiałem oczekiwać. Wręcz przeciwnie. No, tak to się robi, kurde, w Pakistanie. A raczej w Arabii. Chociaż ja tam nie wiem, kurde, al żyje w jakiejś, kurde, nie wiem, czwartej gęstości. Raz żyje, kurde, w Arabii, raz żyje w Pakistanie. Bo się sam zdecydować nie może, gdzie on chce żyć w sumie, więc... Czego się po alu spodziewamy? Ale mamy drugi red gem. Chyba, że się okaże, że gdzieś będzie trzeci jeszcze red gem, a tamten to taki fake był trochę. Ale wątpię w to. No idź spać, kurde. Zabieramy co nasze, kurde. Zabieramy nasze owocki. Dokładnie, tak. Trzeba było spylić przed tym dziadem. Ogólnie wiadomo, no musieliśmy zakosić dlatego, żeby móc się czymś bronić poza naszą szabelką. Bo nasza szabelka może równie dobrze się wyostrzyć i wtedy będzie lipa, nie? No i tyle, gościu, po co cwaniakowałeś? No właśnie, po co ci to było? Po co ci to, kurde, było? Oh dear, I've gone and lost my magic charming flute. No problem. Mam magiczny flet, czy co? Bo nie rozumiem. O, na dole co tu mamy, kurde, ej, kluczyki ten, monetki trzeba zbierać. No co wy, kurde, myślicie, że ja bym to minął? No proszę was. No i teraz niestety musimy do góry iść. Ja pierdziule. No, wyszliśmy tutaj, fajnie. Teraz jeszcze raz musimy do góry iść, tak więc no niezbyt fajnie w sumie z jednej strony. Przyznam szczerze, że jak byłem mały, to nie ogarniałem tego, co tutaj się dzieje i jak była ta akcja z tym gościem, który kazał nam wręczyć temu strażnikowi ciasto, to tam jakby troszeczkę, będąc małym, się zgubiłem. Aczkolwiek potem ogarnąłem, że trzeba było tamtemu dać ciasto, ale jednak powiem wam szczerze, że kurde 20 minut przynajmniej siedziałem wtedy na tym. Żeby was nie skłamać, no kurde, serio znowu? Ale czekajcie, tu mamy jakieś przejście. Teraz strzelamy w ptaszki. Kurde, no w ptaszki powiedziałem. No nie gadaj. Serio? Ja pierdziele, no kurde. By to szlak trafił. Jezu, przebudził się, kurde. Grubas. Spaślak jeden. Śpij tam! Take this flute as a reward. Aha, ten flet mamy teraz przynieść tamtemu typkowi. Oni tutaj o fletach gadają, a takie kurde, o chuj im chodzi w sumie, a teraz już ogarniam. Widzicie? To jest fajne przypominać sobie na nowo gierkę. Na bieżąco z wami, mimo że w to już kiedyś grałem, to jednak sobie przypominam, kurde, wydarzenia z tej gierki, co trzeba robić, jak trzeba zrobić, przede wszystkim co dokładnie.
No kurde, elegancko, jesteśmy na dywaniku. Mam mega banie, lecę na dywanie. Nocne zwiedzanie, bani, skizowanie. O nie. Co ja kurde tworzę, moi drodzy, co ja tworzę? Nie mam zielonego pojęcia. Ale to musi być dobry towar w takim razie. I co, miałem tutaj przejść i co mi to dało? Nie ma tutaj innego przejścia. Więc chyba muszę wracać. Co nie? Tak mi się wydaje. Chyba tyle, no nic więcej tutaj nie zdziałaby. O kurde, ziewanie mi się pojawia. Chyba zmęczenie daje o sobie znać, a dopiero jest prawie 12. Tak jest, ponieważ tutaj do góry musimy teraz iść. Ja to w ogóle z ciekawości, znaczy z ciekawości, no jeżeli ktoś jest ciekawy, no to się dowie. Ja to nagrywam 30 listopada, ostatni dzień listopada, ja to nagrywam, kurde. Tak więc, no. Beczunia, bo jutro będzie w takim razie chyba pierwszy odcinek. Ogólnie jeżeli chodzi, mówię, o ten poziom, no to poza tym ciastem to w zasadzie nie pamiętam, co tutaj dokładnie robiłem. Jakie miałem wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o ten poziom. Natomiast jeżeli chodzi o następne poziomy, to będę miał parę ciekawych historyjek. No, drugi poziom, który robiliśmy poprzednio, też mi całkiem sprawnie poszedł. Dlatego ja się, jak widzicie, nie wypowiadałem w tej kwestii. Ale teraz będę mógł co nieco wam opowiedzieć od następnych poziomów, ponieważ są ciekawe historie z tymi poziomami związane. W ogóle bardzo lubię sekwencje tutaj, znaczy sekwencje, sekcje 2D. Fajnie, że połączyli tutaj 3D z 2D. Bardzo mi się to podoba. Jestem fanem, generalnie ja fan. Myślę, że w ogóle w tej sesji, ponieważ tak, nie będę tego ukrywał, z tego zrobimy sobie sesję, dlatego że chciałem z tego początkowo robić odcinki, ale z drugiej strony uważam, że wtedy to za długo by trwało. Więc porobimy sobie sesyjkę i zobaczymy, z ilu sesji zrobimy całą serię. Zresztą już mamy jedną serię, która leci sobie w godzinnych odcinkach i póki co niech się tego ta seria trzyma. O! Lecimy, lecimy, lecimy! A? Zapomniałem! I mamy 100%, proszę państwa. Mamy, kurde, wszystkich przeciwników pokonanych. Mamy tutaj wszystkie monetki zebrane. Oraz Genie Tokensy mamy. Czyli to oznacza tylko jedno. Dokładnie tak. No to jedziemy z Koksem. Niech padnie jakiś werdykt. Już się boję tego werdyktu, co prawda, ale no niech padnie. O! Winner! Elegancko! Mamy 3 życia, kurde! Ale fajnie. Hey there, Jasmine! Collect another coin for 45 seconds. I want to see your shredderless course! Get glory! Be nice! Gramy teraz Jasmine, proszę państwa. To jest runda, której najbardziej się obawiałem i już ona tutaj jest, ja pierdzielę. O Jezus Maria. Ja każdej rundy bonusowej w tej gierce się boję, ale... Jedziemy, 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 z pełne skupienie. Zbieramy monetki, dokładnie tak, kwadratem kurde speedujemy. Kółkiem nawet nie wiem, co robimy. A kółkiem się zatrzymujemy, tak więc miejmy to na uwadze. D-padem oczywiście możemy ruszać tutaj strzałeczkami. Jak najbardziej tak. I dobrze, jedziemy do przodu, jedziemy do przodu. Elegancko. Z sekwencji 2D przeszliśmy znowu na 3D. Znaczy, przeszliśmy na 3D i teraz znowu na 2D. I elegancko, kurde. Jest, jest, jest. Dobrze, dobrze, kurde, dobrze. Dobrze, jest, mamy to. Blue Genie Gem, kolejny, już trzeci mamy zebrany. Dobrze jest, kurde. A nawet nie wiecie, jak ta runda bonusowa, tak jak zresztą te poprzednie napsuły mi krwi za dzieciaka, to nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie.
Chyba tylko za dzieciaka raz albo dwa razy mi się udało przejść te rundy bonusowe. Te wszystkie trzy, które teraz mieliście możliwość zobaczyć, tak więc no. Iksik, oczywiście, że tak. Póki co idzie nam dobrze w tych poziomach, z tego co widzę. Ładnie, na razie 100% trzepiemy. Sultan Palace. Ale tym poziomem zajmiemy się następnym razem, proszę Państwa. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie, jak Wam podoba się ogólnie Zagrajmy w Alladyna. Czy w ogóle graliście kiedyś tego Alladyna na PS1? Dajcie znać, bo jest to moja, kurde, ukochana gra. Najukochańsza zaraz obok 102 Dalmatyńczyki czy Toy Story 2. Tak więc... to by było na tyle, ja się z Wami żegnam. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach i live'ach, które tutaj publikuję, łącznie też nawet z jakimiś tam vlogami itd., itd. Gorąco zachęcam do odwiedzenia socjali, moja grupa na Facebooka, chyba nawet i Discord tam jest w opisie, Instagram, bo tam też daję informacje, jeżeli nie dostaniecie powiadomienia na YouTubie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Aladdin, Nasira's Revenge i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i bajo, do następnego razu. A ja idę odpoczywać. Muszę, że tak powiem, odpocząć po tym rollercoasterze emocjonalnym. Dobra, trzymajcie się, hej.